Witajcie! Zapowiada się ładny pierwszy tydzień września. Wiemy, że dla tych, którzy zaczęli dziś naukę, to słaba pociecha, ale może poprawi Wam samopoczucie to, co dla Was na ten okres przygotowaliśmy. To gra na pewno oczekiwana. Stalker Czyste Niebo raczej nie zawiedzie. My ze swojej strony zaproponujemy Wam serię artykułów znanych jako Tydzień Z. W nich to Myszasty przybliży nam realia gry oraz podzieli się wrażeniami z zony. Również w poniedziałek będziecie mogli zapoznać się z recenzją tytułu, który budzi sporo kontrowersji wśród graczy. Przez ostatnie parę tygodni raczyliśmy Was krótkimi tekstami na temat Space Siege, a dziś nadszedł czas na podsumowanie. Wypatrujcie na naszej stronie recenzji. Zapotrzebowanie na dobrą space operową grę musi być wciąż niezaspokojone. Czy MMO w takich realiach jest tym, na co czekają gracze? Jumpgate Evolution ma być grą osadzoną w uniwersum znanym z produkcji wydanej w 2001 roku, a jak będzie wyglądać w odświeżonej postaci, dowiecie się we wtorek. To jeden z tytułów, o których byłoby głośno, nawet gdyby miał wyjść za 100 lat. Fallout 3 to zarówno wiele nadziei, jak i mnóstwo niewiadomych. W środę Meister opowie nam o tym, czego o grze dowiedział się w trakcie trwania targów w Lipsku. Kolejny kontrowersyjny tytuł. Gothic ma niemal tyle samo zwolenników, co przeciwników. To tytuł, który się kocha albo nienawidzi. Losy serii stanęły pod znakiem zapytania w chwili, kiedy studio Piranha Bytes zakończyło współpracę z Joe Wood Production. W efekcie czwarta odsłona serii zmieniła tytuł. Czy tylko? Dowiemy się już we czwartek. O tej grze już mówiliśmy i to dość niedawno. Jednak po Games Convention szkoda byłoby informacji dotyczących Mirror's Edge nie zaktualizować. Co nowego wiadomo o Fate i jej perypetiach, przekonacie się w piątek. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o nowym wymiarze gry The Witcher Versus. Za to w tę sobotę przedstawimy Wam wywiad z człowiekiem, który dużo wie o tym projekcie, Wojciechem Ozimkiem, prezesem studia One Two Tribe. Na niedzielę mamy dla Was oczywiście same specjały. Recenzja i wideorecenzja zamykająca tydzień z grą Stalker Czyste Niebo. A jako smaczek przedstawimy Wam nasze wrażenia z oględzin Drakensanga, CRPG-a wydawanego przez Techland. Tekst okraszony będzie wywiadem z ludźmi pracującymi nad grą. Nastał wrzesień, dla jednych kolejny miesiąc laby, dla innych niestety oznaka kampanii wrześniowej i dzwonka na lekcje. Aby początek szkoły nie kojarzył się jedynie z nastaniem piekła, przygotowaliśmy dla Was dwuetapowy figurkowy konkurs. W pierwszym etapie do wygrania wypasiony 16-celowy templariusz z, jakby nie było, Hellgate London. Pamiętajcie, że w dalszym ciągu możecie zanurzyć się w gotyckie klimaty, biorąc udział w konkursie Gothic Universe Zostań bohaterem Myrtany. Wystarczy odpowiedzieć na 6 nietrudnych pytań, a najnowsza pozycja ze złotej kolekcji może trafić właśnie w Twoje ręce. To oczywiście nie wszystko. Możecie już szykować się na kolejne konkursy na ten tydzień. Wyczekujcie ich na konkursy.gram.pl. Do zobaczenia na gram.pl.